Witam Was kochani bardzo serdecznie, zapraszam Was dzisiaj do holu zakupowego z Polski. Właśnie wróciłam z urlopu i chciałabym Wam pokazać, jakie zakupy poczyniłam. Nie macie pojęcia, jak Wam zazdroszczę, że mieszkacie w Polsce i macie dostęp do tych wszystkich wspaniałych kosmetyków, do których ja niestety nie mam. I wiem, że ten haul będzie ogromny, ale uprzedzam Was, że takie zakupy robię raz w roku albo dwa razy w roku, kiedy tylko nadarzy mi się okazja spędzenia trochę czasu w Polsce albo wysyłam po prostu sobie paczkę. Także tak, zapraszam Was na haul. Pierwszym sklepem, do jakiego powędrowałam, był to Rossmann i kupiłam tam m.in. emulsję oczyszczającą do twarzy z Altery, z masłem shea i aloesem. Mam nadzieję, że dobrze się sprawdzi do porannego oczyszczenia twarzy na jesień i zimę, ponieważ jest on przeznaczony, ta emulsja jest przeznaczona dla skóry bardzo suchej i słyszałam o niej wiele, wiele dobrego. Kolejną rzeczą jest to oliwka pielęgnacyjna dla niemowląt. Ja niemowląt nie mam, ale świetnie mi się ten produkt sprawdza do olejowania włosów, a także do nałożenia na ciało po prysznicu. Zawiera olej migdałowy i olej jojoba, także fajny produkt w niskiej cenie. I kolejną rzeczą jest to dla mnie stosunkowa nowość, jest to produkt z Evre, olej do ciała Super Slim. Jest to wersja modelująca i niby redukuje celulit, ujednia i wygładza, modeluje i napina skórę, zmniejsza obrzęki. 0% olejów mineralnych, parabenów, silikonów i parafiny, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Dam Wam znać, jak zacznę go używać. Kolejnym sklepem, który odwiedziłam, był to sklep Organic. Jak wiecie, bardzo lubię tą firmę i uważam, że ich produkty są świetne, jednak ceny są porażające. Te stoiska można głównie znaleźć w większych centrach handlowych. Wpiszcie sobie w Google Organic, powinny Wam tam wyskoczyć wszystkie sklepy, w których się znajduję, wszystkie miasta, w których się znajduję. I między innymi kupiłam ich enzymatyczny peeling do twarzy. Jest to najlepszy peeling, jaki miałam do tej pory. Oczywiście, jak to zwykle bywa, wycofali moją ulubioną serię do twarzy, te maseczki do twarzy Tutti Frutti i teraz mamy maseczki, jest to rytuał ananasowy, maska do twarzy, rozświetlenie, jest tam kilka rodzajów maseczek i są podzielone właśnie ananasowa, ogórkowa, zielona herbata. Ja wybrałam ananasową rozświetlającą, która zawiera składniki aktywne, m.in. ekstrakt z ananasa, gliceryna roślinna, olej z pestek winogron, witamina E, czyli powinna zadziałać i zobaczymy, jak się sprawdzi. No i ostatnią rzeczą, jako że zbliża się jesień i zima, to postanowiłam zakupić hydrolipidową maseczkę z dyni. Jest to produkt bardzo drogi, powyżej 100 zł. Jest to maseczka nawilżająca, zawiera ekstrakt z miąższu dyni, algi, masło shea, oleje, betaina roślinna, witamina E. Można nakładać ją na całą noc. Na pewno dam Wam znać, co. Kolejnym sklepem, jaki odwiedziłam, był to sklep Ziaja, nasza polska firma, i kupiłam tam m.in. krem nawilżający matujący 25+, krem na dzień, który dobrze sprawdza się pod makijaż, nie waży się, wygląda całkiem ładnie i do tego kosztuje niewiele. I także zakupiłam pastę do zębów bez fluoru. Mam zamiar zacząć nową kurację, ale o tym może dowiecie się kiedy indziej. Jak wszystko się sprawdzi, muszę przetestować, zobaczyć. Także pasta bez fluoru. Byłam też w naszej osiedlowej drogerii, gdzie zakupiłam m.in. serum 3-w-1 firmy Airline, który stosuję jako bazę pod tusz do rzęs. Jeden taki produkt jest już w użyciu, to jest moje drugie opakowanie i mam nadzieję, że wreszcie podziała. Kolejną rzeczą jest to spray regenerujący włosy firmy Marion, z octem z malin. Pachnie nieziemsko. Czy regeneruje włosy? Nie wiem, zobaczymy, będę testować. Na pewno kupiłam go ze względu na zapach, kosztował jakieś 6 zł, także dlaczego nie. I dwie odżywki do włosów, jedna z firmy Gliscour. Jest to odżywka z 7 olejami. Tak? Miałam już kiedyś takie opakowanie, sprawdzała się fajnie, ładnie nawilżała włosy.
włosy dobrze się rozczesywały. I podobnie jest z odżywką z Nivei. Odżywką z Nivei. Long Repair. Włosy łamliwe, rozwijające się lub długie. Moje potrzebują odbudowy, także mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzać. Dwie odżywki całkiem fajne w niewielkiej cenie, około 10 zł. Teraz przejdziemy do zakupu ze sklepu Pharmaceries. I kupiłam tam m.in., możecie się śmiać bądź nie, dwie pasty Elmex. Jedna pomarańczowa przeciwpróchnicy, druga Sensitive, delikatne wybielanie. Pasty uwielbiam, są genialne i dzięki nim chronię swoje zęby. Także tak, szampon Pharmaceries przeciw wypadaniu włosów. Rozpoczynam swoją walkę z wypadaniem włosów, ale o tym może w innym filmiku. I jest to szampon wzmacniający do włosów osłabionych. Włosy z tendencją do wypadania. Potwierdzona skuteczność i tolerancja. Zobaczymy, pożyjemy. 19,19 kosztowałam. Fajnie. No i mój ulubiony płyn micelarny 3 w 1 z firmy Garnier. U nas tutaj kosztuje 5 funtów, a w Polsce zapłaciłam 12,49, także byliśmy samochodem, nie bałam się uwagę. Kupiłam 12,49, to jest super cena. No i teraz pomyślicie, że oszalałam, ale tak, kupiłam 3 maski z firmy Biovax. Nie miałam tych masek już chyba ze 2-3 lata. 250 ml każda. Tak, 250 ml, tak, 250 ml. I mam tutaj Biovax, intensywnie regenerująca maseczka, keratyna i jedwab. Odbudowa osłabionych włosów plus proteiny mleczne i do włosów suchych i zniszczonych. Każda maseczka zawiera czepek, który wspomaga regenerację włosów. Zawsze jak włosy myję, nakładam te odżywki, te maski na 15-20 minut, na to czepek, na to ręcznik i tak chodzę przez te 20 minut. Super maski. Każda chyba, jedna kosztowała 15 zł. Także ja je po prostu uwielbiam. I dodatkowo zobaczyłam, że Super Pharma mają nowość, także z Biovax. Jest to intensywnie regenerująca maseczka do włosów, białe trufle i orchidea. Nie powiem, skusił mnie kolor różowy, bardzo fajny, ale mam nadzieję, że maseczka się sprawdzi. Tylko pojemność, to jest tylko 125 ml, kosztowała 17 zł, także kupiłam jedną i zobaczymy, co z tego będzie. Nie zawiera parabenów i SLS-ów, ale to praktycznie już każda maska tego nie zawiera, także tak. I ostatnimi, nie, sorry, przed ostatnim sklepem był to sklep Natura, w której kupiłam dwa olejki do włosów. Olej głopianowy z czerwoną papryką, która ma pobudzić wzrost włosów, i olej głopianowy ze skrzypem polnym przeciw wypadaniu włosów. Lubię te olejki, każda zawiera 100 ml, kosztują niewiele, około 7 zł. Firma to jest Green Pharmacy, dostępna w Naturze. Są dość wydajne, jak na 100 ml. Także tak. I kupiłam także z Green Pharmacy, nigdy nie miałam. Jest to balsam do włosów suchych i zniszczonych, olej arganowy i granat. Zakupiłam go pod wpływem recenzji Anwen z bloga anwen.pl. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Piękne, nawilżone, mocne, elastycznie błyszczące włosy dzięki sile roślin. Pożyjmy, zobaczymy. No i ostatnie produkty, które zakupiłam w Polsce, są to rzeczy z Allegro. I kupiłam m.in. hibiskusowy tonik do twarzy z firmy Sylveco. Mam już jeden taki tonik, sprawdza się całkiem fajnie. Kupiłam drugi, cena niewielka, około 12 zł. Jest to ziołowa pielęgnacja, hibiskus, aloe zwyczajny, fajnie się sprawdza na rano, pobudza, zapewnia skórze optymalne nawilżenie, uzupełnia do makijaż, no ja do makijażu go nie używam, nadaje świeżość i ukojenie. Całkiem fajny, wydajny produkt. No i kolejny szampon, tutaj jest mnóstwo rzeczy do włosów, staram się o swoje włosy dbać, teraz chcę zapewnić im intensywną pielęgnację i przeciwdziałać jak najbardziej wypadaniu włosów. Jeśli znacie jakieś produkty, które przeciwdziałają wypadaniu włosów, dajcie mi koniecznie znać, będę bardzo wdzięczna. I mam tutaj szampon ziołowy z Fitomed, mydlica lekarska do włosów tłustych, bo moje włosy strasznie się zaczęły przetłuszczać, muszę je mieć co drugi dzień, znaczy wyglądałyby okropnie.
i zastosowanie działania zmniejsza łojotek i wypadanie włosów, łagodzi swędzenie i łuszenie skóry głowy, zapobiega nawrotom łupieżu. Łupieżu nie mam, skóra przedłuża mi się okropnie, mam nadzieję, że będzie fajny. I nieśmiertelny jantar, odżywka z wyciągiem z bursztynu. Tak naprawdę miałam już kiedyś ten jantar, jednak nie użyłam go do końca, przerywałam tą kurację, wracałam, przerywałam, teraz chcę zrobić jedną dłuższą kurację i sprawdzić, czy rzeczywiście działa. Słyszałam wiele pochlebnych opinii na temat tego produktu. Odżywia i stymuluje wzrost włosów, hamuje wypadanie włosów. Zobaczymy. Na pewno to znacie, każdy to zna. I ostatnie rzeczy, jakie kupiłam, jest to zestaw z firmy Bioxin. I mamy tutaj szampon, kolejny szampon. Tych szamponów to chyba będę używać do końca mojego życia. Ziołowy szampon przeciw wypadaniu włosów z B-Complex B11. Skuteczność i bezpieczeństwo, odpowiedzialne badania klinicznych do włosów tłustych. Tak? I także Bioxin, ziołowa formuła przeciw wypadaniu włosów. Jest tutaj, są tutaj ampułki przeciw wypadaniu włosów. Jest tutaj mnóstwo składników aktywnych, czytałam o nich dużo dobrego. Dzięki zawartości B-Complex B11 Bioxin pomaga zapobiegać wypadaniu włosów, wspomaga aktywne mieszki włosowe, zwiększa gęstość i rewitalizuje włosy, nadaje włosom objętość, przywraca sprężystość, pochodzenie roślinne gwarantuje brak skutków ubocznych, posiada pH odpowiednie dla skóry głowy, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, nie skleja włosów, jest łatwy w użyciu. A jak trzeba go używać? Nakładać serum na wilgotne i czyste włosy, zaczynając z miejsca wypadania włosów i stopniowo pokrywać cały obszar porośnięty włosami, okrężnymi ruchami delikatnie masować preparat opuszkami palców przez około minutę, tak aby skóra wchłonęła serum, nie spłukiwać. Serum Bioxin można stosować w ciągu dnia lub wieczorem, należy jednak pamiętać, że preparat powinien pozostać na włosach przez minimum 8 godzin. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Wiele takich serum przetestowałam, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Bioxin jeszcze nie miałam, miałam tylko szampon do włosów i chyba jakiś balsam, jeśli się nie mylę. Były całkiem ok. Słyszałam, że te aktywne składniki, które są w tym produkcie, naprawdę się sprawdzają. Także tak, zobaczymy. Na pewno będzie osobna recenzja na ten temat z moją walką przeciw wypadaniu włosów. I tak, to by było na tyle. Koniec haulu, na pewno był długi. Wiem, że tych produktów jest masa. Jeszcze będzie jeden haul z DM-u, bo po drodze, no niestety nie mogłam, musiałam podjechać, zobaczyć. Nigdy nie byłam, słyszałam wiele o firmie DM, o drogerii DM. Wiele blogerek, blogerek się wypowiadało pochlebnie na temat ich produktów, ceny mieli całkiem ok. Także na pewno wam pokażę, co kupiłam i później, czy te produkty się sprawdziły, czy też nie i czy warto po nie sięgać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia, do następnego, pa! Jeśli macie jakieś sprawdzone produkty, jakiekolwiek znacie, całą noc dam wam znać, co i jak, bo na pewno ten produkt